samorządzie, w Radach Dziedzicowych od wielu, wielu lat obchodziliśmy 20-lecie działalności. I chcę powiedzieć, że w naszej działalności robiliśmy kilka takich elementów, których nie ma w statutach, ani nie ma ustawy, ale jest takie powiedzenie, i ma to być teraz nawet sformułowane ustawowo, że co nie jest zabronione prawem, jest dopuszczalne. A więc niektóre rzeczy, które nawet nie występują w ustawach, a są logicznie uzasadnione, wydaje mi się, że mogą być stosowane. W związku z tym, dla pewnych sił rad dzielnicowych tworzyliśmy taką nieformalną grupę, to się nazywało Porozumienie Przewodniczących Zarządów. Oczywiście w żadnym statucie ani gminy, ani statutach dzielnicowych nie ma takiej podstawy prawnej, ale wydaje mi się, że nie jest to również zabronione. Przewodniczących rad i zarządów. Tak, tak, to jest kwestia umowy. To może być przewodniczących zarządów, to może być przewodniczących zarządów i rad. Zwykle odbywało to się w ten sposób, że te spotkania odbywały się co miesiąc, odbywały się za każdym razem w biurze innej rady. A więc powiedzmy, rada urządzała takie spotkanie raz na rok czy raz na dwa lata. Tych rad było 20, to raz na rok. Dlaczego namawiam Państwa do takiej formuły? Bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że istnieje tutaj, ja nie chcę narzekać na Radę Miasta, ja nie chcę narzekać na prezydenta, ale rady dzielnicowe, czy kiedyś to się nazywa rady osiedlowe, to jest taki coś gorszego, że tak powiem. Że najważniejsza to jest Rada Miasta i to, co uchwala Rada Miasta, to jest prawda, że to jest prawie święte, natomiast żeby Rada Miasta uchwaliła rzeczy dobre, to potrzebne są wnioski. Oczywiście można składać wnioski pojedyncze z rad dzielnicowych, ale czasami opłaca się zgłosić wniosek z kilku zarządów. Ja chcę powiedzieć taki przykład, że w trzeciej kadencji Rady Miasta był taki zamysł, ażeby w ogóle pozbawić diety, to były takie dwa zamysły, jeden zamysł, żeby pozbawić diety przewodniczącego zarządu i drugi zamysł Rady Miasta i Prezydenta, ażeby powołać większe gremia, a więc żeby te rady dzielnicowe nie były takie jak w tej chwili, jest ich 27 związanych, jak to Pan Dyrektor formułował to historycznie ze sobą, natomiast żeby powołać takich 10 dużych rad i żeby te rady były powiązane oczywiście z tymi urzędami, które w tej chwili są załatwiające petentów. I wtedy właśnie stanowisko porozumienia przewodniczących skutkowało tym, że Rada Miasta nie uchwaliła projektu uchwały dotyczącej ani pozbawienia diet przewodniczących, ani zmiany struktury rad dzielnicowych. Ale ja to podaję jako przykład. Natomiast w mieście, w dzielnicach są sprawy indywidualne, ale są sprawy wspólne, przecież bezpieczeństwo, ochrona środowiska, opłaty za wody, opłaty za ciepło i wiele, wiele innych spraw, są to sprawy wspólne. I w związku z tym wydaje mi się, że przywrócenie, bo to istniało kilka lat temu, przez lat ponad 10, przywrócenie takiej struktury porozumienia przewodniczących zarządów i rad, jak tutaj Pani Pełnomocnik powiedziała, jest warte załatwienia tego. I wtedy głos rad dzielnicowych jest dużo mocniejszy. Jest dużo mocniejszy, jeśli takie stanowisko będzie nie jednej rady, a kilku rad. Natomiast jeśli chodzi o ten temat, który również chcę tutaj Państwu zaserwować, on jest bardzo taki niewdzięczny, ale też usiłowaliśmy go w czwartej kadencji postawić, to są diety.